Dzień dobry, moi drodzy, witajcie serdecznie w nowym filmiku z cyklu Kawa z Koko. Dziś zapraszam Was na kolejny luźny film, ale tym razem porozmawiamy sobie o przesyłkach, paczkach PR-owych. To jest taki temat, który od jakiegoś czasu, na przestrzeni ostatnich kilku lat, widzę, że bardzo, bardzo Was interesuje i też chcecie poznawać troszeczkę te tajniki naszych działań w mediach społecznościowych, na YouTubie, na Instagramie i nie tylko. Więc tak sobie pomyślałam, że jako osoba, która istnieje w tym biznesie od ponad 8 lat, mam już jakieś doświadczenie we współpracy z markami i nie tylko, podejmę ten temat i troszkę Wam o tym dzisiaj opowiem. To jest zdecydowanie, temat współpracy to jest w ogóle bardzo długi temat i musimy go podzielić na kilka części, a ja stwierdziłam, że zaczniemy od tej najprostszej części, czyli właśnie od przesyłek i paczek PR-owych. Powiem Wam, jak to wygląda od mojej strony, czyli od strony twórcy, ale ponieważ mam też doświadczenie w pracy z markami kosmetycznymi akurat tutaj, ale z markami, które produkują, tworzą jakiś swój produkt i doświadczenie w pracy takiej właśnie marketingowej, reklamowej przy organizowaniu różnego rodzaju kampanii, działań na Instagramie, Facebooku i tak dalej, powiem Wam też, jak to wygląda troszkę od tej drugiej strony. Więc jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, od razu zaczynamy. Tematy współprac przewijają się generalnie tutaj na YouTubie, Instagramie i tak dalej już przez wiele lat, od wielu lat. I wypowiadają się na ten temat różne osoby i też na pewno to zauważyliście. Niektórzy siedzą cicho, jak to się mówi, i nie poruszają kompletnie tych tematów, a niektórzy jednak zdradzają Wam pewnego rodzaju tajniki. Wiecie, wydaje mi się, że takim najgorszym wyjściem z sytuacji jest wypowiedź osoby, która kompletnie się na tym nie zna. I też zauważyłam, że pojawiają się takie głosy o współpracach, o działaniach, pieniądzach i nie tylko, od osób, które twierdzą, że takich współprac nie mają, nigdy ich nie miały, nigdy nie podejmowały takich działań, nigdy nie robiły niczego za kasę, a jednak jakimś dziwnym sposobem mają tak ogromną wiedzę na ten temat, którą Wam przekazują, że aż słuchajcie, ja sama się czasami łapię za głowę i dziwię, jak to jest możliwe. No skoro ktoś twierdzi, że jest ekspertem w danej dziedzinie i posiada wiedzę na ten temat, a z drugiej strony kompletnie nie wie, jak to wygląda, bo nigdy takich działań nie podejmował, no to skąd on ma tą wiedzę i dlaczego jest takim ekspertem w tej dziedzinie? Czy Was to nigdy nie zastanawiało? Bo powiem Wam szczerze, że mnie wiele razy często też mówi się, że jeżeli chcesz się wypowiadać w jakimś temacie albo też wiesz, jak to wygląda, to przedstaw dowód, że rzeczywiście tak jest. No i ja Wam dzisiaj trochę pokażę, jak to tak naprawdę wygląda. Nawet ostatnio powiem Wam, że gdzieś tam pod moimi filmami, w komentarzach widzę takie komentarze, że ktoś tam pisze, a bo Ty się wypowiadasz pozytywnie, więc na pewno ktoś Ci za to zapłacił. Albo Ty bronisz tej marki, bo oni Ci za to zapłacili. Ja się pytam, a skąd Ty możesz wiedzieć o tym, czy ktoś mi za to zapłacił? Czy ja mam współpracę, czy, no nie wiem, czy są to jakieś działania marketingowe, skoro nie masz na to dowodu, więc udowodnij mi, że tak jest. Jak wiecie, prawo wygląda tak, jak wygląda i każde lokowanie produktu, płatne lokowanie produktu, każde jakieś współprace płatne, sponsorowane, czyli wtedy, kiedy dostajemy za to pieniądze, jakieś wynagrodzenie i tak dalej, powinny być oznaczane. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać na ten temat, czyli na temat współprac płatnych, współprac barterowych, kampanii reklamowych płatnych i tak dalej, bo to zostawimy sobie na kolejne odcinki. Dzisiaj poruszymy temat paczek przesyłek PR-owych. Co to takiego jest, jak to wygląda od mojej strony i jak to wygląda od strony osoby, która, powiedzmy producenta, tak, firmy, kogoś kto, przepraszam Was, że tak zmienia się światło, ale dzisiaj po prostu mamy taką pogodę, że tak wieje, leje, jest słońce, są chmurki, także musicie mi to wybaczyć, ale w tych naszych takich luźniejszych filmikach pogadanka, kawa z koko, zawsze wszystko może się wydarzyć. No dobra, zaczynamy.
Pierwsza najważniejsza kwestia. Wyobraźcie sobie, że jesteście, że macie jakąś swoją firmę, że tworzycie jakiś produkt, tak? Bez względu na to, czy to jest firma kosmetyczna, czy nie, nie bierzcie tego pod uwagę. Być może jesteście producentem, no nie wiem, wydajecie jakąś nową swoją książkę na rynku. Albo też na przykład, nie wiem, stworzyliście jakiś fajny napój i chcecie go wydać, tak? Czy jesteście restauracją, która stworzyła jakieś swoje nowe dania w karcie? Cokolwiek. Czy tworzycie buty, czy tworzycie ciuchy, czy biżuterię, cokolwiek, tak? Wkładacie w to jakiś, przeznaczacie na to jakiś budżet, tworzycie jakiś nowy produkt. Nowy produkt z założeniem takim, że oczywiście chcecie go sprzedać, tak? A żeby go sprzedać, chcecie mieć z tego jakiś zarobek. Więc najpierw inwestujecie w ten produkt, tworzycie go, no i teraz przychodzi ten etap, żeby go sprzedać. Co możecie w takiej sytuacji zrobić, żeby sprzedać ten wasz produkt? Żeby zwróciły wam się pieniądze, które zainwestowaliście, ale też, żebyście na tym mieli jakiś zarobek. Możecie oczywiście wykorzystać ogromny potencjał, jaki daje nam dzisiaj reklama. A jak wiecie, reklama dźwignią handlu i bez niej tak naprawdę nie ma możliwości sprzedaży. Możliwości reklamy tak naprawdę macie wiele. Możecie zgłosić się do telewizji, możecie zgłosić się do radia, możecie wykorzystać internet, możecie zgłosić się do agencji PR-owej, agencji reklamowej, możecie zgłosić się do influencera. Możliwości macie bardzo dużo. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki macie budżet, który będziecie przeznaczać na reklamę danego produktu. I takim z założenia najmniejszym, można by było powiedzieć, wkładem w reklamę może być przesyłka PR-owa, paczka PR-owa. I już wam tłumaczę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Z jednej strony powiedziałam wam, że to taki najmniejszy budżet, ale tak naprawdę jak przyjrzymy się na to, co oferuje nam przesyłka PR-owa, jak możemy wykorzystać przesyłkę PR-ową, to nie zawsze jest najmniejszy budżet, bo musicie mieć produkt, który musicie rozesłać. Więc na przykład zakładamy sobie, że będzie to 50 toników. Tak? Że będzie to 50 toników. Więc trzeba te 50 toników po pierwsze mieć, po drugie trzeba je rozesłać. Ale co z tego, że roześlemy 50 toników do influencerów, jak nie mamy gwarancji, że taka reklama u tego influencera się pojawi. Więc bardzo często jest tak, że musimy wymyślić sobie jakiś pomysł na to, żeby teraz ten tonik, który będziemy przesyłać do influencera, był na tyle atrakcyjny i fajny, żeby ten influencer go pokazał. Więc albo zgłaszamy się do agencji PR-owej, agencji reklamowej, która przygotowuje kampanię. Jak to będzie wyglądało, co to będzie za przesyłka, co będzie w tej przesyłce się znajdowało, czy to będzie przesyłka zwykła, czy to będzie przesyłka kreatywna. Różne są przesyłki, uwierzcie mi, naprawdę różne. Ile macie gotówki, żeby zainwestować w to, jak ta przesyłka będzie wyglądała? Albo też sami podejmujecie decyzję, że stworzycie takie przesyłki. Nie będziecie szli do agencji reklamowej, PR-owej, robili kampanii, tylko sami takie przesyłki stworzycie. Uwierzcie mi, że na przestrzeni tych ostatnich lat widziałam przeróżne przesyłki PR-owe. Jedne piękniejsze, jedne brzydsze, jedne bardziej kreatywne, jedne nie. Czasami były to przesyłki właśnie, które przychodziły od agencji reklamowych i zazwyczaj były to bardzo ciekawe przesyłki. Ale były też takie przesyłki, które przychodzą bezpośrednio od producenta i zazwyczaj jest to jakiś produkt ładnie opakowany. Czasami takie przesyłki, no wiecie, jakieś dodatkowe kwiaty, być może jakiś event organizowany przy okazji takich przesyłek, paczek. Naprawdę dziś możliwości marketingowe i możliwości reklamowe są ogromne. Dlaczego wam o tym wspominam? No dlatego, że jeżeli im paczka, taka przesyłka PR-owa z tym waszym produktem będzie fajniej przygotowana, fajniej zrobiona, wtedy macie większą gwarancję tego, że influencer, do którego wysyłacie taką przesyłkę, fajnie wam ją zareklamuje.
jak to się wszystko odbywa? A słuchajcie, odbywa się to w ten sposób, że zazwyczaj, i teraz za chwilę zobaczycie tutaj taką tablicę, dostajemy wiadomość. Albo ktoś do nas dzwoni, albo pisze do nas maila, albo kontaktuje się z nami przez na przykład media społecznościowe. Dostajemy wiadomość albo bezpośrednio od producenta, albo od agencji PR-owej. Wiadomości są przeróżne, ale zazwyczaj są one takiej treści, że wyszedł jakiś nowy produkt i chcielibyśmy go do ciebie przesłać, żebyś sobie go przetestowała, sprawdziła. Być może tak cię zainteresuje, że będziesz mieć ochotę podzielić się tą informacją ze swoimi obserwatorami, widzami, fanami. Będzie nam oczywiście z tego powodu bardzo miło. Tak najczęściej w 99% wyglądają wiadomości, które dostaję. Oczywiście te wiadomości są dłuższe i krótsze, bo czasami jest tak, że ktoś tylko do was napisze i powie wam: a mamy, słuchaj, fajny nowy produkt, wypuściliśmy, czy chciałabyś go od nas otrzymać? Ale czasami jest też tak, że ten wkład jest bardziej intensywny, taki bardziej twórczy, bym powiedziała. I na przykład, czy to agencja, czy to marka kosmetyczna, załóżmy, ta, która chce nam sprzedać, wy, kiedy chcecie sprzedać ten wasz tonik, opisujecie jeszcze dokładnie, co to jest za produkt, że jest to taka i taka nowość, że jesteście taką i taką firmą, takie są wasze założenia, taka jest wasza historia, no i że chcielibyście się tym podzielić, przedstawić tą nowość, że chcielibyście wysłać do testów, do sprawdzenia i tak dalej. To jest zawsze początek takiej wiadomości, którą my otrzymujemy. Co się dzieje dalej? Dalej sprawa wygląda tak, że albo kontynuujemy tę wiadomość, rozmowę, są też tacy, którzy to kompletnie olewają, oczywiście, bo tacy się zdarzają. Zazwyczaj, jeśli jesteśmy osobą, która działa profesjonalnie, jesteśmy zainteresowani produktem albo otrzymaniem przesyłki od takiego innego producenta, to odpisujemy, że tak lub nie, będzie mi bardzo miło, dziękuję i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, że przesyłka PR-owa, przesyłka, taka paczka PR-owa, to jest z jednej strony reklama, ale bardzo często jest podkreślane w wiadomościach, które otrzymujemy, niezobowiązująca. Co to oznacza? Oznacza to to, że my możemy otrzymać, że otrzymujemy taką przesyłkę, ale nie jesteśmy zobowiązani do niczego, co jest z nią związane. Czyli wcale nie musimy tej przesyłki pokazywać, wcale nie musimy jej reklamować, wcale nie musimy się z wami dzielić wiadomością o tym, że w ogóle taką przesyłkę otrzymaliśmy. To, co zrobimy z tą przesyłką, kiedy ją otrzymamy, z tym produktem, zależy tylko i wyłącznie od nas. Są takie osoby, są tacy influencerzy, którzy przyjmują tego typu przesyłki. Są też tacy, którzy od razu odpisują, że nie przyjmują takich przesyłek. Są tacy, którzy odpisują, że owszem, przyjmą taką przesyłkę, ale na własnych zasadach. Czyli na przykład przyjmą przesyłkę, pokażą ją w swoich mediach społecznościowych, ale chcą za to na przykład wynagrodzenie. Tak? Tych możliwości i odpowiedzi jest naprawdę bardzo dużo. Ale zaznaczam, przesyłka PR-owa w tym pierwszym momencie kontaktu, który zazwyczaj mamy, w 99% jest niezobowiązująca. A my, otrzymując ją, nie wchodząc w szczegóły współpracy, dalszej współpracy, wynagrodzenia i tak dalej, wcale nie musimy się nią dzielić, wcale nie musimy wam jej pokazywać, wcale nie musimy jej reklamować i tak dalej. To jest coś, co ma do nas przyjść, mamy sobie to przetestować, sprawdzić. Jeśli się u nas dobrze sprawdzi i będziemy mieli taką ochotę podzielić się z wami, bo odkryliśmy coś fajnego, to to zrobimy. Powiem wam tak,
Ja nie przyjmuję wszystkich przesyłek PR-owych, bo uwierzcie mi, tych ofert, które otrzymujemy dzisiaj, jeśli chodzi o przesyłki PR-owe, paczki PR-owe, jest ogromna ilość. Dlatego, że na rynku jest mnóstwo możliwości. Mamy producentów kosmetycznych, mamy producentów ubraniowych, mamy producentów biżuteryjnych, mamy producentów od butów, mamy książki, mamy e-booki, mamy jedzenie, mamy cateringi. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. To, co my influencerzy, na co my się zgodzimy, na jaką przesyłkę się zgodzimy, zależy tylko i wyłącznie od nas. No bo wiadomo, że jeżeli ja prowadzę kanał kosmetyczny, no to raczej nie będę przyjmowała przesyłek z rzeczami dla dzieci, jeśli tych dzieci nie mam, nie jest to kanał parentingowy. Raczej wolałabym, żeby to była przesyłka z działu beauty, bo tym się i te interesuję, tak, o tym opowiadam, takie rzeczy wam tutaj przedstawiam, albo jestem specjalistą w takiej dziedzinie i raczej przyjmuję tak. Oczywiście są też takie przesyłki, które tacy producenci, którzy kompletnie mnie nie interesują. Na przykład jeżeli ja stawiam na pielęgnację naturalną, to nie będę przyjmowała przesyłek PR-owych od producentów, którzy tworzą kosmetyki naturalne, bo to nie jest coś, co mnie interesuje, coś, co ja bym chciała wam pokazać na moim kanale czy w moich mediach społecznościowych, coś, co kompletnie się ze mną nie łączy, więc nie ma sensu, żebym ja taką przesyłkę przyjmowała, tak? I u mnie też tak jest. Są takie momenty w roku, a zazwyczaj są to takie dwa momenty w roku, czyli końcówka lata, początek jesieni i końcówka zimy, początek wiosny, kiedy w dziale kosmetycznym, na rynku kosmetycznym wypuszczanych jest bardzo dużo nowości, nowości kosmetycznych i zgłaszają się do nas producenci, agencje i tak dalej o właśnie możliwości reklamy i uwierzcie mi, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkiego, więc wybieramy to, co jest dla nas najatrakcyjniejsze, najciekawsze, co jest dopasowane do typu naszej skóry, do naszych treści, do tego, co przekazujemy w naszych mediach społecznościowych. I na bazie tego tworzymy jakiś tam materiał, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj też już to zrozumieliście. No ale idziemy dalej. Czyli tak, wiecie już, co to jest przesyłka PR-owa. Czyli jest to przesyłka niezobowiązująca, która daje nam możliwość producentowi, daje nam możliwość reklamy naszego produktu z jakimś wkładem własnym, albo samodzielnie, albo przez agencję reklamową, agencję PR-ową. Jest to przesyłka, która powinna być tak przygotowana, tak stworzona, że jeżeli wysyłamy ją do influencera, mówiąc o tym, że jest ona niezobowiązująca, to powinna być w taki sposób przygotowana, zorganizowana, że ten influencer, kiedy otrzyma taką przesyłkę, powie: wow, fajne, super, świetnie zrobione, to ja się podzielę, pokażę, jak to fajnie wszystko jest zorganizowane, zrobione i tak dalej. I pokażę to w moich mediach społecznościowych, na moim kanale, na moim blogu, czy gdzieś tam, gdzie działam, tak, w tym internecie. Powiem wam tutaj też, że bardzo często, jak dostaję takie piękne przesyłki, kreatywne przesyłki, bardzo ciekawe. Widać, że ktoś włożył w nie całe swoje serce. One mają piękną oprawę. Czasami przychodzą kosmetyki zapakowane w takie boksy, słuchajcie, z naturalnymi kwiatami. Czy naprawdę przesyłka jest bardzo ciekawa, jest piękna, jest taka, że otwieracie to i mówicie: no wow, no aż szkoda nie pokazać czegoś takiego, bo wiemy o tym, że ta druga strona włożyła w to ogromną pracę, pomysł na to, jak przedstawić dany produkt, jak go zareklamować. I gdybym ja była na miejscu takiego producenta i gdybym ja włożyła w to ogromną ilość mojej pracy, pomysłów, chęci, być może też dużą ilość gotówki na to, żeby ten mój produkt, ten tonik, o którym wcześniej mówiliście, był pięknie zareklamowany, to gdybym ja rozesłała to do 10 osób i z tych 10 osób tę moją przesyłkę, tę moją paczkę, ten mój produkt pokazałyby dwie, to byłabym rozczarowana, tak? Więc pamiętajcie, że tutaj, jeśli chodzi o te przesyłki PR-owe, tu mamy dwa końce. Z jednej strony mamy producenta,
który chce zareklamować swój produkt, żeby go dobrze sprzedać i wysyła niezobowiązującą paczkę PR-ową, a z drugiej strony mamy influencera, który też w jakiś sposób otrzymuje tą paczkę i teraz wszystko tak naprawdę zależy od niego, czy on ją pokaże, czy on jej nie pokaże, jak to będzie wyglądało, czy ją przedstawi, czy ją zareklamuje. To jest takie z jednej strony 50 na 50, bo co innego, kiedy podpisujemy jakąś umowę, kiedy mamy już jakiś pomysł na reklamę, kiedy otrzymujemy być może wynagrodzenie, tak? Tutaj inaczej to wszystko wygląda. Ja Wam mówię na zasadzie paczki PR-owej. Paczki PR-owej, która zawsze daje nam takie 50 na 50, jak to pójdzie z tą reklamą. Nie do końca jesteśmy pewni, czy wysyłając na przykład 50 toników zapakowanych w zwykły karton i wstążeczkę otrzymamy 50 możliwości reklamy, czy może być też tak, że oprawimy ten nasz tonik w kwiaty naturalne, w piękny box i tak dalej i wyślemy i wtedy być może dostaniemy te 50%, te 50 możliwości reklamy tego toniku, tak? To nie jest taka łatwa sprawa, jak Wy to widzicie od drugiej strony i jak Wam się to wydaje, bo tutaj trzeba się postawić na miejscu producenta i trzeba się postawić na miejscu influencera. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, żebyście Wy to dobrze zrozumieli. Paczka PR-owa, przesyłka PR-owa jest to coś, co jest niezobowiązujące, do niczego nas, influencerów, nie zmusza, niczego nam nie nakazuje i w 90% przypadków nie otrzymujemy za nią żadnego wynagrodzenia. Dlaczego w 90% przypadków? Bo, tak jak mówię, są tacy influencerzy, którzy za paczki PR-owe pobierają opłatę, robiąc reklamę. Czyli już twierdzą, że wezmą paczkę PR-ową, zrobią reklamę, ale żeby zrobić tę reklamę, chcą za to wynagrodzenie. W 90% wygląda to generalnie tak, że paczka PR-owa to jest paczka PR-owa. Paczka, przesyłka PR-owa. Niezobowiązująca, bez wynagrodzenia. No to teraz przejdziemy do kolejnej części, też bardzo ważnej części, którą też musicie wziąć pod uwagę. Wy jako obserwatorzy. Z pozycji naszych działań influencera. O co chodzi? Słuchajcie, co nam daje paczka PR-owa? Jeśli decydujemy się na to, że przyjmujemy jakąś przesyłkę od agencji, bezpośrednio od producenta, to robimy to z kilku względów. Okej, znajdą się takie osoby, tacy influencerzy, tacy twórcy, którzy przyjmą takie przesyłki dla własnych korzyści, na zasadzie takiej, o dobra, wysyła mi to, to ja sobie wykorzystam, skorzystam, zużyję i tak dalej. Okej. Z drugiej strony przyjmujemy takie przesyłki dlatego by wzbogacić to, co przekazujemy Wam w naszych mediach. Jeżeli mamy taką możliwość, bo taka jest nasza praca, że możemy przetestować szybciej, sprawdzić szybciej jakąś nowość dla Was, żeby podzielić się z Wami naszymi opiniami, to dlaczego nie? Bo czasami jest tak, że paczki PR-owe wysyłane są albo jeszcze przed pojawieniem się produktu na rynku, kiedy my mamy możliwość tego przetestować ten produkt i w momencie, kiedy on się na rynku pojawi, już możemy zacząć wydawać nasze opinie na jego temat, albo też dostajemy na początku, kiedy ta nowość wchodzi na rynek, i już możemy ją zacząć dla Was testować i sprawdzać i za jakiś czas podzielić się naszą opinią. Więc mamy taką możliwość, że jeżeli jest to jakaś właśnie nowość, jakiś produkt, cokolwiek, co pojawia się na rynku, my to dostajemy i możemy to wykorzystać właśnie w naszych mediach, w naszych tutaj, na naszych kanałach, możliwościach przekazu. Oczywiście ktoś z Was może powiedzieć, no dobra, ale możesz sobie pójść do sklepu, możesz sobie równie dobrze kupić ten produkt i też go mieć. Okej, macie rację. Może tak być, że i często tak jest, bo przecież producenci nie są w stanie wysłać przesyłek PR-owych do wszystkich możliwych influencerów. Wybierają sobie jakąś grupę, do której wysyłają. I my również,
jeśli na przykład nie otrzymamy takiej przesyłki, tak, to widzimy gdzieś tam ten produkt w internecie. Jeśli nam się spodoba, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się udać do sklepu i go sobie kupić i też go przetestować. I bardzo często tak jest. Później wy mówicie, że o, wszyscy to mają, bo może tak być, że albo agencja, albo producent do wielu osób wysłał taką przesyłkę, ale może być też tak, że nas samych te produkty interesują, bo inni się o nich wypowiadają, więc my też je kupujemy i też je pokazujemy. Więc tak też może być. No ale dobra, to już jest kolejna kwestia, którą poruszymy kiedy indziej, tak? Natomiast już wiecie, że mamy możliwość albo wykorzystać sobie taką przesyłkę sami dla siebie, dla swoich własnych korzyści, albo możemy taką przesyłkę skorzystać z możliwości, którą daje nam nowość wprowadzona albo jeszcze przed sprzedażą, albo w momencie sprzedaży i możemy ją sobie przetestować, sprawdzić i później podzielić się opinią. Ale musicie też wziąć pod uwagę, że wśród influencerów są takie kanały, które są mniejsze i większe. Każdy produkt łączy się, wiąże się też z wydaniem jakiejś gotówki. W naszej strefie beauty, i tutaj skupię się tylko i wyłącznie na tym w tym momencie, jest coraz więcej nowych produktów, coraz więcej nowych kosmetyków, coraz więcej marek kosmetycznych na rynku. Z różnych półek cenowych, czy to kosmetyki naturalne, czy to kosmetyki tradycyjne, dermokosmetyki, kosmetyki makijażowe i nie tylko. Wy przychodzicie do nas i pytacie nas o opinię odnośnie takiego produktu, takiego czy jakiegoś tam innego. Czasem jest też tak, że my nie jesteśmy w stanie non-stop kupować te kosmetyki, bo na to oczywiście idzie gotówka. I tutaj bardzo często na kosmetyki wysokopółkowe też idzie więcej pieniędzy niż na kosmetyk 20-30 zł, tak? Więc otrzymywanie przesyłek PR-owych jest dla nas, zwiększa nasze możliwości, tak? Czyli jeżeli my nie jesteśmy w stanie po prostu non-stop kupować nowe produkty, wydawać na nie pieniądze, żeby się z wami tym wszystkim dzielić. Więc jeżeli mamy taką możliwość, że otrzymujemy przesyłkę PR-ową, o której wiemy, która nas interesuje i tak dalej, to już o tym wam opowiadałam, to dlaczego mamy z tego nie skorzystać? To nam zwiększa możliwość, że otrzymując taki produkt, będziemy mogli się o nim wypowiedzieć, że wy usłyszycie o nim naszą opinię. Ja tutaj uwagę zwracam się, żebyście zwrócili uwagę, chodzi mi o wiarygodne opinie, tak? O tym też sobie porozmawiamy, o wiarygodności influencera i jego niewiarygodności, oszustwach, bo oczywiście w każdym biznesie, w naszym też, zdarzają się takie osoby, które oszukują, okłamują i są niewiarygodne w tym, co robią. Ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy, tak? Ja bym chciała, żebyście po prostu zwrócili uwagę na to, że taka paczka PR-owa jest dla nas jakąś możliwością. Możliwością, która zwiększa nasze działania i też tym, że no będziemy mogli się tutaj z wami dzielić. Jeśli wy po drugiej stronie zazdrościcie tego, że my otrzymujemy coś za darmo, no to sorry, ale pamiętajcie o tym, że to nie do końca jest takie za darmo, że to nie jest tak, że okej, może być tak, że dostaniemy coś za darmo i wy o tym nawet nie wiecie i my sobie z tego korzystamy, okej. Ale może, a najczęściej jest to właśnie tak, że to nie do końca jest takie za darmo, bo jeżeli my coś otrzymujemy, to my wkładamy całe serce, żeby wam to pokazać, jeśli nas to oczywiście interesuje, tak? Jeśli nas to interesuje, jeśli u nas się to sprawdza. I bardzo często jest też tak, że my taki produkt testujemy, sprawdzamy, przyglądamy się naszej skórze czy makijażowi, jak to wszystko wygląda. Później dzielimy się z wami opinią, a co się z tym wiąże? Nagrywamy film, przygotowujemy się do filmu, montujemy ten film, więc wkładamy w to jakąś pracę. W pracę za to, że otrzymaliśmy jakąś przesyłkę PR-ową, za którą nie dostaliśmy wynagrodzenia, ale dostaliśmy powiedzmy ten produkt, więc to nie do końca jest takie, słuchajcie, za darmo, że wy nam możecie tego zazdrościć i tak dalej, bo my też postawcie się w drugiej stronie,
postawcie się w naszej sytuacji. Jeżeli przyjmujemy taką przesyłkę, ona się u nas sprawdza i chcemy się z wami tym podzielić i o tym wam opowiedzieć, to przecież musimy włożyć jakąś pracę w to, żeby przygotować materiał, zrobić zdjęcie, opis na blogu, zrobić Insta Store i tak dalej. Tu też to zajmuje nam czas, tu wkładamy jakieś właśnie nasze serce, wkładamy pracę i tak dalej, więc to nie do końca jest takie za darmo, jakby się wam to wydawało. Jeśli komuś przeszkadza to, że my dostajemy paczkę PR-ową, my dostajemy taką przesyłkę PR-ową, no to słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo pamiętajcie o tym, że to też po części jest nasza praca. W bardzo dużej części, u niektórych, jest to tylko i wyłącznie praca. Bo nie każdy ma taką możliwość, że ma gdzieś indziej różne formy zarobku, firmy i tak dalej i nagrywa sobie na przykład filmy na YouTubie dodatkowo. Niektórzy to traktują jak pełnowymiarowy etat i to jest dla nich praca. My nie wchodzimy wam do portfela, nie otwieramy waszego portfela i sprawdzamy, ile wy macie pieniędzy, albo w jaki sposób wy pracujecie, co dostajecie, jakie otrzymujecie wynagrodzenie. I trochę nie fair jest z waszej strony to, że wy będziecie narzekać na to, że my dostaliśmy jakąś paczkę PR-ową. No bo to pokazuje tylko i wyłącznie to, że wy jesteście po prostu, że te osoby są po prostu zazdrosne o to, że my coś dostajemy. A my to widzimy zupełnie inaczej. My to dostajemy, ale to jest nasza praca. To jest coś, co daje nam możliwości pokazania wam, przedstawienia wam, podzielenia się z wami jakąś opinią. Na co my też przekładamy nasz czas, wykorzystujemy środki, jakie mamy, kamerę, telefon i tak dalej, komputer. Tworzymy dla was materiały. Mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem, taką właśnie pogadanką, troszeczkę rozwiałam wasze wątpliwości, jak to wygląda w przypadku przesyłek PR-owych. Czyli musicie pamiętać o tym, że przesyłka PR-owa jest niezobowiązująca. W 90% przypadków nie dostajemy za nią żadnego wynagrodzenia. Wcale nie musimy się z wami dzielić tym, że pokazujemy wam jakąś przesyłkę, że otrzymaliśmy jakąś przesyłkę. Ale jeśli ta przesyłka jest od firmy, którą lubimy, ma ona piękną oprawę, jest ona ciekawa, jest to jakiś naprawdę fajny produkt, albo też chcemy wam pokazać, że coś dostaliśmy, zaczynamy testy, tak? No to się po prostu z wami tym dzielimy. Wy też zwracacie uwagę na to, żeby materiały, które dla was przygotowujemy, były oznaczone. Czyli chcielibyście, żebyśmy wam pokazywali, że jeżeli dostaniemy przesyłkę PR-ową, żeby materiał był oznaczony, że jest to przesyłka PR-owa, żebyście o tym wiedzieli, że my ją otrzymaliśmy. Powiem wam szczerze, że ja trochę tego nie rozumiem, na jakiej zasadzie to wam działa, u was to działa, że chcecie mieć informacje na ten temat, no bo tak naprawdę jeżeli macie jakiegoś swojego ulubionego influencera, osoby, której wierzycie, której ufacie, to tak naprawdę dla was nie powinno to nic zmienić, czy jest to przesyłka PR-owa, czy jest to kosmetyk sam kupiony, bo wiecie, że ta osoba testuje, sprawdza, ma wiarygodne opinie, jest jakimś tam ekspertem w swoim dziale i wy jej po prostu ufacie. No dobrze, może dla niektórych dużo to da, bo jeżeli zobaczycie, że jest to przesyłka PR-owa, to od razu skreślicie taką osobę, bo stwierdzicie, że ona dostała to za darmo, więc skoro ona dostała to za darmo, więc na pewno opinia będzie pozytywna i w ogóle wow, więc takiej osobie nie ma co wierzyć. No ale ja się tutaj pytam, po co wy w ogóle śledzicie taką osobę, której kompletnie nie ufacie, której nie wierzycie, której zazdrościcie, że ona dostaje paczki PR-owe, po co tracicie na nią czas? No wybaczcie, ale tak to trochę wygląda. O materiałach, jeżeli chodzi o współpracę, też porozmawiamy sobie o znaczeniu materiałów, jeżeli chodzi o współpracę, porozmawiamy sobie kiedy indziej. Oczywiście ja też uważam, że nie w porządku jest, kiedy trwa jakaś kampania reklamowa i mamy influencerów, którzy się przyznają do tego, że biorą udział w kampanii tej reklamowej. Mamy influencerów, którzy się nie przyznają, a już chyba najgorszym typem i najgorszym działaniem są tacy influencerzy, którzy powiedzą, że sami sobie to kupili, kiedy trwa ta cała kampania reklamowa. Uwierzcie mi, my też to widzimy. Nie tylko wy to widzicie, my też to widzimy jako twórcy, bo widzimy, kto takie przesyłki dostał.
I kto mówi o tym bezpośrednio, że jest to przesyłka? Kto oznacza materiał i powie, nie wiem, nawet zwykłym hashtagiem, że jest to przesyłka? A kto wciska wam ściemę i mówi, że sam sobie to kupił? My też to widzimy, ale pamiętajcie, że takie działania widzą też agencje reklamowe i widzą producenci tych kosmetyków na przykład, tak? Producenci, którzy tworzą i wysyłają takie przesyłki, czy tworzą kampanię reklamową, czy wchodzą w jakiekolwiek współpracę, oni też to widzą. I to, że ja będę wiarygodna, to tylko działa na moją korzyść. Jeśli ja będę wam wciskać ściemę i wy to będziecie widzieć i wy się o tym będziecie dowiadywać, albo też inni będą to widzieć i w najgorszym wypadku dowie się o tym producent czy agencja, no to sorry, ale to wy tracicie pracę na tym, tak? Wy tracicie pieniądze, wy tracicie działania, wy tracicie widzów, no tak to wygląda z tej mojej strony, tak? Z naszej strony, ale oczywiście tak to wygląda też z waszej strony. No dobra, rozgadałam się dzisiaj po raz kolejny, jak to zawsze w tym moim kawa z koko, ale moi drodzy, jeśli macie jakieś pytania, jeśli chodzi o przesyłki PR-owe, o właśnie takie paczki PR-owe, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat myślicie. Pamiętajcie, że wszystkie komentarze związane z hejtem, gdzie pojawią się wulgaryzmy, hejt, będziecie mnie obrażać w jakikolwiek sposób lub będziecie obrażać w jakikolwiek sposób innych twórców lub też sami w komentarzach będziecie się obrażać, będą przeze mnie kasowane. Bo ja nie wyrażam zgody na to, żeby na moim kanale pojawił się hejt, wulgaryzmy i nie tylko. Oczywiście dyskusje jak najbardziej wskazane, ale pamiętajcie, żeby to były kulturalne dyskusje. I tyle, tyle w tym temacie dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Nie wiem, kiedy poruszę następny temat dotyczący współprac, ale będzie temat współprac barterowych, będzie temat kampanii reklamowych, będzie temat współprac za kasę i na przykład robienia zdjęć, filmów i nie tylko sponsorowanych. Także czekajcie, to wszystko w swoim czasie się pojawi. A teraz ściskam was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!